Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z panem Marcinem Hagmajerem. Witam panie Marcinie. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry Państwu. Panie Marcinie, dzisiaj postanowiliśmy porozmawiać na temat sytuacji w Ziemi Świętej. Niebawem za 4 dni Wigilia i Święta Bożego Narodzenia. I nasze serca, umysły kierują się ku Betlejem na zachodnim brzegu Jordanu. To jest teren od 75 lat okupowany przez twór syjonistyczny. Co prawda tam powstawała autonomia palestyńska i powstało państwo w tej chwili już palestyńskie, ale wiadomo, że te granice nie są tam ścisłe. Dwa państwa się ze sobą przeplatają. Twór syjonistyczny w wielu miejscach jest wewnątrz autonomii palestyńskiej, a autonomia też ma takie wyspy na terenach izraelskich, więc tak naprawdę sytuacja jest bardzo skomplikowana. Rozmawiałem o tym z ambasadorem państwa palestyńskiego w Polsce i zachęcam wszystkich państwa jako uzupełnienie naszej rozmowy również obejrzenie rozmowy z ambasadorem. Rozmowa ukazała się mniej więcej dwa tygodnie temu. To może wyjdźmy od tego, że kolejne święta Bożego Narodzenia w Betlejem pod okupacją izraelską i kolejny rok, kiedy ta okupacja nie jest taką spokojną okupacją, tylko niestety krwawym ludobójstwem dokonywanym na ludności palestyńskiej. Czy pan uważa, że tak już będzie po wsze czasy, czy rysują się jakieś szanse na zmianę tej sytuacji? Na szczęście rysują się szanse na zmianę tej sytuacji, albowiem do gry jako największy system sterowania międzynarodowego promujący harmonię, ład i rozwój wchodzi Chińska Republika Ludowa, która teraz zmienia sytuację na Bliskim Wschodzie i forsuje ideę dwupaństwowości na Ziemi Świętej. I w sposób jasny i klarowny minister spraw zagranicznych Wang Yi to ostatnio powiedział na spotkaniu z przedstawicielami państw arabskich, potępiając również w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Iranu ludobójcze działania Izraela w strefie Gazy. Przypomnę, ambasador Palestyny mówił w rozmowie z panem wtedy, kilka tygodni temu, o ponad 20 tysiącach zabitych Palestyńczyków w strefie Gazy w ciągu zaledwie 2 miesięcy konfliktu. No to jest ludobójstwo, które nawet izraelski badacz Holokaustu Ras Segal nazwał planowym ludobójstwem, więc tu nie ma w ogóle o czym mówić. Mamy do czynienia z państwem, które jest jedną wielką organizacją terrorystyczną, największą na świecie w tej chwili. I terroryzm jest metodą państwową. Stosuje terroryzm jako metodę osiągania swoich celów państwowych i geostrategicznych. Przypomnę, że jest to jedno z nielicznych, o ile nie jedyne państwo, które stosuje takie oto zemsty wobec swoich przeciwników, że premier rządu czy minister nadzorujący służby specjalne, a na pewno premier, wydaje zgodę na likwidację przeciwników politycznych na świecie. To jest w ogóle czyn wręcz mafijny i cecha organizacji przestępczych. Więc widać, że mamy do czynienia z wrzodem na Bliskim Wschodzie, który powoduje destabilizację tego Bliskiego Wschodu poprzez to, że jest takim nieformalnym, acz faktycznym dodatkiem do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i jest sponsorowany przez te Stany Zjednoczone, bo gdyby nie to, to tego państwa by w ogóle nie było na mapie, na Ziemi Świętej i nie wiadomo, czy na mapie świata.
Panie Marcinie, czy fakt, że Palestyńczycy w większości są muzułmanami, ułatwia czy utrudnia osiągnięcie jakiegoś pokoju w tym rejonie? Ponieważ no niestety propaganda izraelska powtarza no, taką fałszywą tezę, że co prawda nie wszyscy muzułmanie są terrorystami, ale wszyscy terroryści są muzułmanami i często stawia się znak równości między narodami arabskimi, narodami muzułmańskimi w ogóle, a światowym terroryzmem. Wiadomo, że to jest na zasadzie łapaj złodzieja. Ten, kto jest największym terrorystą, oskarża innych, że są terrorystami, ale czy sprawy wyznaniowe mają tu jeszcze jakieś znaczenie, pana zdaniem? Moim zdaniem niewielkie, dlatego że no jeżeli brać by to, tak jak pan słusznie zauważył, na zasadzie łapaj złodzieja, poważnie pod rozwagę, no to by trzeba powiedzieć, że no Benjamin Netanyahu według tej logiki jest muzułmaninem, tak samo funkcjonariusze Mossadu, Kahału i innych służb i sił zbrojnych i sił innych paramilitarnych Izraela, czy cała struktura państwowa. Więc jest to oczywiście halacha żydowska, jest to bajka, opowieść. Przed powstaniem państwa izraelskiego nie było tam tego typu problemów, poza oczywiście powstaniem arabskim przeciwko Brytyjczykom w latach 1936-39, ale to nie było na podłożu religijnym, dlatego że no, cechą cywilizacji arabskiej jest jednak tolerancja religijna i tam przypomnę, że żona Yasira Arafata była chrześcijanką, więc to ma mniejsze znaczenie. To Izrael spowodował swoimi działaniami determinację Palestyńczyków, innych narodów wokół Izraela, czy to Syryjczyków, Jordańczyków, Egipcjan, postawę no, reakcji wobec terroryzmu państwowego i z jakim się muszą zmierzyć, a jaki stosuje Izrael. To Izrael jest problemem, nie muzułmanie na Bliskim Wschodzie. I Stany Zjednoczone oczywiście, które tworzą takie twory jak Al-Kaida czy ISIS. Na temat tych relacji także religijnych rozmawiałem właśnie z ambasadorem Palestyny. No, on wspominał, że tam stosunki z chrześcijanami wśród Palestyńczyków generalnie są bardzo dobre i sam zna palestyńskiego kardynała, który mieszka na zachodnim brzegu Jordanu, chyba niedaleko miejsca, skąd właśnie pochodzi ambasador, i on jest w stałym kontakcie z tym kardynałem, a więc tam stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie są w większości wypadków poprawne. Jeżeli gdzieś na świecie dochodziło do jakichś mordów na chrześcijanach, no to właśnie dochodziło w innych państwach i były to mordy organizowane przez różne twory właśnie typu, nie wiem, Al-Kaida, twory typu właśnie Państwo Islamskie. Boko Haram w Nigerii. No właśnie, w Nigerii. I to można prawdopodobnie udowodnić, że te mordy dokonywane na chrześcijanach przez ludzi, którzy nominalnie są muzułmanami, są inspirowane, a być może nawet organizowane przez służby izraelskie.
Służby izraelskie, służby jankeskie, brytyjskie. Przypomnę, że wymienione przez pana organizacje również mordowały muzułmanów, więc one tylko stosują no, tak, islam jako tak, taki no, papierek lakmusowy, hasło propagandowe, a celem jest po prostu destabilizacja, podpalenie Bliskiego Wschodu, posługując się tylko hasłami. To tak jak było wśród krzyżaków, którzy się tylko religią chrześcijańską posługiwali, a byli później pierwszym państwem pogańskim, protestanckim, luterańskim na świecie, bo ta wiara u nich była wątła. Jak pan by skomentował fakt, że no właśnie, czy to jest opinia, nazwijmy to obiektywna, czy też w jakimś sensie propagandowa, że Izrael jest otoczony przez właśnie organizacje terrorystyczne, czyli paradoksalnie twór syjonistyczny, czyli państwo, które jest organizacją terrorystyczną, podobno jest otoczone również przez inne organizacje terrorystyczne. Najczęściej tu się wymienia oczywiście w Strefie Gazy i w ogóle od południa Hamas, a od strony północnej, ze strony Libanu, oczywiście Hezbollah, popierany przez Persję, przez Iran. Jest jeszcze wiele pomniejszych różnych organizacji, czy to muzułmańskich, czy to arabskich, czy to wprost palestyńskich. Natomiast czy pan uważa, że te podziały na sunnitów i szyitów, podziały na właśnie na przykład, wiadomo, że Hezbollah jest związany z Republiką Islamską Iranu. Czy to ma wpływ na strategię tych organizacji, uznawanych oczywiście przez Izrael za terrorystyczne, ale tak jak mówię, no jest to całkowicie niewiarygodna kwalifikacja, ponieważ jeżeli terrorysta innych nazywa terrorystami, no to trzeba brać poprawkę, że prawdopodobnie jest to ewidentne kłamstwo. No, klasyczna dezinformacja dysymulacyjna i symulacyjna, czyli zatajanie i pomijanie. Oczywiście, ja bym powiedział w ten sposób, że te podziały na szyitów i syitów, tak jak szyitów i sunnitów, tak jak w świecie chrześcijańskim, na katolików i prawosławnych, dajmy na to, są raczej bardziej wykorzystywane w sztuce operacyjnej i strategii Izraela do podziałów w świecie islamskim na zasadzie dziel i rządź. Wiemy doskonale, że no, zarówno służby izraelskie, jak i jankeskie inspirowały władze irackie do ataku na Iran i wojny iracko-irańskiej lata 1980-1988, przypominam, gdzie Donald Rumsfeld, późniejszy sekretarz obrony w czasach Busha juniora, był częstym gościem i wspierał Saddama Husajna, a 20 lat później go zaatakował, stając na czele no, armii jankeskiej. No więc te podziały są wykorzystywane bardziej przez wrogów świata, czy to islamskiego, czy arabskiego, czy Persów, czy wrogów państwa perskiego i państwa irańskiego, właśnie jako metoda na zasadzie dziel i rządź. Panie Marcinie, czy pana zdaniem, bo pewnie są różne plany pokojowe, ten plan chiński o tych dwóch państwach, o dwupaństwowości na ziemi palestyńskiej, jedno państwo żydowskie, drugie państwo no, palestyńskie, arabskie powiedzmy, czy one są realne? Czy to jest tylko takie pobożne życzenie, bo one się pojawiają co jakiś czas, oczywiście od czasów porozumienia w Oslo są coraz częściej przywoływane, ale tutaj upływ czasu nie przybliża nas do realizacji tego projektu.
bo tak naprawdę no nie ma specjalnie jakichś innych alternatywnych. Czy pan uważa, że nadejdzie taki moment, że ten podział tych terenów na dwa odrębne państwa, które no, miejmy nadzieję, nie będą toczyły między sobą kolejnych wojen, chociaż trudno w to, aż w to uwierzyć. Czy to jest plan realistyczny, czy raczej taki mało realny? To zależy, jak Chińczycy zamierzają to przeprowadzić. Moim zdaniem, jeżeli nastąpi dedolaryzacja świata, to odetnie się kurek z pieniędzmi ze Stanów Zjednoczonych dla Izraela. I no, sponsoring terroryzmu państwowego się skończy. I wtedy no, gangsterowi, jak się przyłoży odpowiednie narzędzie do głowy, to zacznie robić się grzeczny. I myślę, że na początek metoda dedolaryzacji, a następnie to, co powiedział kiedyś w rozmowie z reżyserem Rousseau, David, jak to woli, Rockefeller, nie wiedząc, że jest nagrywany, on przyznał, że oni nie mają kontroli nad konfliktem izraelsko-palestyńskim i proponują osiedlenie się Żydów z Izraela w Arizonie czy w innym stanie i każdemu danie po milionie dolarów. Tylko pytanie, jeżeli tych dolarów zabraknie, to co w zamian? Więc najlepszym rozwiązaniem oczywiście na początek będzie dwupaństwowość pod kontrolą międzynarodową i ona musi iść w parze z dedolaryzacją, co odetnie kurek pieniędzy na sponsorowanie no, terrorystycznych, militarnych działań Izraela. No i później w dalszej kolejności demilitaryzacja Izraela. Myślę, że również denazyfikacja, bo to nie tylko Chińska Republika Ludowa, ale również Federacja Rosyjska i wspierane przez Iran i inne państwa Bliskiego Wschodu będą domagały się rozliczenia zbrodniarzy syjonistycznych. Przypomnę, że kilka dni temu dzięki inicjatywie Federacji Rosyjskiej ONZ potępiła wspieranie ideologii nazistowskiej. Co ciekawe, Izrael głosował za tą rezolucją, natomiast jego przyboczne państwa, takie jak Polin czy rząd warszawski, oczywiście głosowały przeciw. Izrael działa sprytnie. Tutaj się odcina od nazizmu, ale dzięki swoim lokajom w Warszawie czy w Kijowie i w innych państwach no, głosuje przeciw, tak? Bo przypomnę, że do bodajże początku lat 90., na pewno do lat 80., jest to do sprawdzenia, syjonizm był według uchwały ONZ traktowany jako jedna z form rasizmu. Przypomnę, że no, choćby taka organizacja jak Amnesty International wykazuje działania Izraela w stosunku do Palestyńczyków mające znamiona apartheidu. Więc tu trzeba odebrać Izraelowi po prostu zabawki i kurek z pieniędzmi. To jest warunek pierwszy. Myślę, że dedolaryzacja jest dobrym krokiem w tym kierunku i uważam, że chiński plan na dłuższą metę jest realny. Chciałbym spytać o relacje pomiędzy konfliktem na Ukrainie, a konfliktem właśnie w Palestynie. Myślę, że to jest ważne, ponieważ w narracji na przykład prezydenta Zeleńskiego on jednym tchem wymienia Ukrainę i Izrael jako ofiary agresji z zewnątrz. Oczywiście ubolewa nad tym, że teraz pomoc militarna zwłaszcza i finansowa została bardziej skierowana do tworu syjonistycznego niż do Ukrainy. Niemniej jak gdyby stawia te państwa obok siebie. Ja myślę, że do pewnego stopnia uchyla rąbek tajemnicy, mówi prawdę, bo nie jest aż tak bardzo daleko
od współczesnego Izraela i współczesnej Ukrainy. Te państwa chyba więcej łączy niż dzieli. To są obydwa państwa, w których zarówno prezydenci, jak i premierzy, jak i większość ministrów jest pochodzenia żydowskiego. Więc tak naprawdę oczywiście twierdzenie, że Izrael i Ukraina są ofiarą agresji, to jest odwracanie kota ogonem, bo jakby przeanalizować przebieg tych konfliktów, można by powiedzieć, że jest dokładnie na odwrót. Natomiast czy jest uzasadnione łączenie tego kryzysu w tej chwili na ziemi palestyńskiej z kryzysem ukraińskim, a niektórzy nawet łączą z ogólnoświatowym kryzysem, na przykład segregacji sanitarnej, czyli tego, co się działo wokół tak zwanej pandemii. Można to wszystko jednak połączyć ze sobą. Tak, Ukraina była drugim planem NWO, trzecim jest widać właśnie Izrael, a czwartym, nie daj Bóg, może być plan eksodusu Żydów czy Chazarów z Izraela na ziemię Ukropolinu, czyli ziemię polskie i ukraińskie. W tym kierunku są poczynione pewne kroki niestety, bo Izrael wykorzystuje swoje aktywa operacyjne w innych państwach, również w naszym kraju, nie mylić z naszym państwem, bo my mamy swój kraj, niestety swojego państwa nie, bo jest to struktura nam absolutnie wroga w tej chwili, ten Polin. Oficjalnie już od 2020 roku po 2022 to już nie ma żadnych wątpliwości, że to jest po prostu dodatek do Ukrainy. I przypomnę, że również tereny Azerbejdżanu, aktywa azerskie wykorzystuje do działań operacyjnych przeciwko Iranowi. Jest sporo materiałów, dokumentów, które wskazują, że Izrael poczynił pewne kroki przejęciu infrastruktury krytycznej na Ukrainie, niestety w Polsce, przypomnę, Wody Polskie, oczywiście jak się zobaczy na internecie na ten temat, okazuje się, że wszystko to jest fake hunter, jeżeli to już jest fake hunter, czyli coś jest na rzeczy. Jeśli chodzi o, przypomnę, zdaje się, że mówiłem to tutaj lub w zaprzyjaźnionym kanale, że jest taki dokument o Humaniu, gdzie hasydzi przyjeżdżają z całego świata, głównie z Izraela, dorocznie tam raz w roku i tam różne te swoje rytuały odbywają. No i jest pokazane, jak Żydzi, jak Izrael przejmuje tam szpitalnictwo, właśnie infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, inwestuje tam. Przypomnę, że również w przemysł zbrojeniowy ukraiński się zaangażował, więc wygląda to na to, że jest próba przeniesienia tego tutaj na te tereny. Przypomnę, że w ostatnim czasie, kilka dni temu w Warszawie spotkał się szef Mossadu z szefem CIA. No i z przedstawicielami Kataru, to rozmawiali o konflikcie na Bliskim Wschodzie, ale pytanie, czy tylko? Podały to głównie media tak zwane zachodnie i bliskowschodnie, izraelskie i katarskie, jak Al Jazeera. I przypomnę również, że Zełenski, wracając do sedna pańskiego pytania, Zełenski swoich rodziców właśnie wyeksportował do Izraela, gdzie mają domek z basenem, willę z basenem. Jest częstym gościem w Izraelu. No i porównał w ogóle Palestyńczyków do Rosjan, co już jest w ogóle kuriozum typowym dla sakralizmu chazarskiego, dla tej halachy. Niemniej widać, że jest to nieprzypadkowy plan, bo po zachowaniach tych politykierów tutejszych i ukraińskich widać, że to było ćwiczone w wielu wariantach i oni jak posłuszne kukiełki w teatrzyku kukiełkowy wykonują swoje polecenia. Y-
Panie Marcinie, chciałem jeszcze zapytać o tą wizytę Mossadu w Warszawie. Czy uważa pan, że to było tylko spotkanie ze służbami amerykańskimi i katarskimi, czy również polskie służby uczestniczyły w sposób czynny w tym spotkaniu, nie tylko je zabezpieczały, ale również jak gdyby były stroną tego spotkania? No, przypomnę, że dzięki ustawie z 17 sierpnia 2023 roku, która została albo stworzona lub znowelizowana, o możliwości działań operacyjnych sojusz, jak to się tam mówi, polecam w nią spojrzeć i się wgłębić, o możliwości działań operacyjnych sojuszniczych służb specjalnych za zgodą ministrów tutejszego rządu, to możemy mówić, że służby takie jak jankeskie czy izraelskie no działają na naszym terytorium jak na swoim terytorium, więc oczywiście, że jeżeli szef tak ważnej służby, tak ważnego i niebezpiecznego państwa jak Izrael i niebezpiecznego państwa jak Stany Zjednoczone spotykają się w Warszawie, którą traktują jak swój hotel, no to oczywiście nie ma żadnych wątpliwości, że sprawa również musi dotyczyć spraw Polski na najbliższe dni, lata, miesiące. Dlatego, że jeżeli dotyczyłaby Bliskiego Wschodu, to spotkaliby się w Katarze właśnie z przedstawicielami Kataru. A tutaj myślę, że właśnie przedstawiciele Kataru byli taką zasłoną dymną, która miała stworzyć wrażenie, to była taka kombinacja operacyjna, która miała stworzyć wrażenie, że sprawa dotyczy tylko konfliktu izraelsko-palestyńskiego, w zasadzie Holokaustu Palestyńczyków przez Izrael dokonywanego od 75 lat, od 2 miesięcy, to już w sposób zwielokrotniony i przyspieszony. Więc Izrael, tak jak wspominałem we wcześniejszych nagraniach, inwestuje tutaj w naszą infrastrukturę krytyczną, również w informacyjną. Przypomnę, że są sieci telefonii, które kontrolowane są przez firmy izraelskie. To nie jest przypadek. Widać, że no, kontrolę operacyjną coraz większą posiada. Czy uważa pan, że na te relacje pomiędzy poszczególnymi narodami, państwami, a przede wszystkim cywilizacjami, może jakieś światło i taki pewną metodę porządkującą dawać nauka o cywilizacjach profesora Feliksa Konecznego, który opisał i cywilizację żydowską, i cywilizację łacińską, i kilka innych cywilizacji na świecie istniejących no, w czasie jego życia, czyli w pierwszej połowie XX wieku. I cywilizację żydowską nazwał jedyną cywilizacją sakralną, gdzie praktycznym źródłem prawa, również tego świeckiego, państwowego i międzynarodowego jest religia żydowska. Czy Żydzi faktycznie, tak jak to opisał Feliks Koneczny, korzystają z tradycji religii żydowskiej w swoim prawodawstwie, czy tylko tą religię traktują instrumentalnie? Chodzi mi o państwo żydowskie, bo na przykład wiadomo, że takie sekty jak Chabad Lubawicz to czysto instrumentalnie na przykład traktują Hanukę, która tak naprawdę nie jest to uroczystość religijna, tylko uroczystość upamiętniająca wydarzenia historyczne polegające na ludobójstwie dokonywanym na gojach, na innych narodach przez no, starożytnych Izraelitów. Czy państwo żydowskie, również państwo izraelskie, twór syjonistyczny, również tak typowo instrumentalnie podchodzi do ich własnej żydowskiej religii?
Oczywiście, że podchodzi ten twór syjonistyczny instrumentalnie, aczkolwiek no, kieruje się tą halachą, tymi normami religijnymi w swoim prawodawstwie, dlatego że choćby to, co robi wobec Palestyńczyków i innych państw i narodów Bliskiego Wschodu, uważając się za naród rzeczywiście wybrany, pytanie w których wyborach, i przez to działa tak, żeby nie doszło do skalania tego wizerunku narodu wybranego i nie dopuszcza do potępienia działań syjonistycznych, zbrodniczych, ludobójczych, nazistowskich wobec innych narodów, przede wszystkim Palestyńczyków, ale i nie tylko. I to już samo w sobie jest właśnie sakralizmem. Co do tego, co pan powiedział, to przypomnę, że doradcą George'a Busha juniora do spraw Bliskiego Wschodu był Samuel Huntington. Jakie były jego nauki, to jak powiedział Jezus Chrystus, po owocach ich poznacie. No, owoce są tego po prostu straszne. A przypomnę, że świętej pamięci dr Robert Piotrowski wykazał, że Samuel Huntington był plagiatorem Feliksa Konecznego, i to nieudanym plagiatorem, bo on wymyślił nowe cywilizacje, które de facto były kulturami w ramach pewnych cywilizacji. Niektóre powymyślał, niektóre nawet nie określił mianem istniejących jako cywilizacje. To pokazuje jego ignorancję i pychę, arogancję charakterystyczną właśnie dla kultury chazarsko-anglosaskiej, takiej mieszanki. To jest jedno. Co do cywilizacji sakralnych, to istnieją dwie. Ta starsza to jest bramińska właśnie, a siostra Michaela Pawlik wykazała, że Talmud jest kopią Wed indyjskich dosłownie. Różnica między tymi cywilizacjami jest taka, że cywilizacja bramińska jest cywilizacją stacjonarną, natomiast cywilizacja żydowska, a w zasadzie ta kultura chazarska, która implikuje w tej chwili cywilizację żydowską, bo ona ją, że tak powiem, no, do swoich potrzeb zassała w VII czy VIII wieku po naszej erze, ona implikuje właśnie dynamizm tej cywilizacji. Ona jest bardziej dynamiczna, przez to rozlewa się na cały świat, bo to też wynika z idei tak zwanego narodu wybranego. Więc samo państwo Izrael jest państwem oczywiście świeckim, ale stosuje normy charakterystyczne nawet w prawodawstwie dla no, zakamuflowanych norm rabinicznych. Myślę, że większość wątków żeśmy poruszyli, chyba że pan uważa, że jeszcze koniecznie powinniśmy coś dodać. Panie Marcinie, uważa pan, że o czymś żeśmy w naszej rozmowie zapomnieli? No, możemy tylko dodać to, co ostatnio nagrałem w ramach komentarzy ósmego dnia z kolegą Tomaszem Banysiem, że nie tylko celem operacji izraelskiej w Strefie Gazy jest ludobójstwo Palestyńczyków i wysiedlenie, ale także budowa kanału Ben Guriona. Jest to projekt z lat 60., który ma no, być konkurencją, a w dalszej kolejności zastąpić kanał Suezki. I Izrael chce czerpać z tego zyski. Projekt jest znany, można go zobaczyć w internecie. On by doprowadził do tego, że kanał Suezki byłby kanałem drugorzędnym, a w dalszej kolejności może zostałby w życzeniach, w tej halasze izraelskiej zasypany. Więc celem operacyjno-strategicznym jest kanał Ben Guriona. Natomiast no, oczywiście wynika to również z tego, że Stany Zjednoczone mają problem z przepływem statków przez nie tylko cieśninę Ormus, ale w ogóle ostatnio przez Morze Czerwone. Wynika to z baz choćby rosyjskich i chińskich, a także coraz aktywniejszej działalności floty irańskiej. I no, ten pomysł popiera marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i pewnie byłby finansowany z budżetu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Natomiast no, uderzenie w dolara no, i ten projekt, myślę, zakończy na etapie życzeń. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był pan Marcin Hagmajer. Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Dziękuję serdecznie. Chciałbym państwu
naszym widzom i słuchaczom, a także panu Marcinowi złożyć najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego na święta Bożego Narodzenia, no i najlepiej na cały nadchodzący 2024 rok pański. Wszystkiego dobrego, panie Marcinie. Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Ja panu również, pańskiej rodzinie, wszystkim państwu życzę błogosławionych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. I niech narodzony Jezus Chrystus prowadzi nas bezpiecznie wraz z Maryją w ten nadchodzący 2024, ten nadchodzący 2024 rok, no bo w nim, mogę powiedzieć, będzie się działo, więc tutaj opieka i łaska Boża się przyda na pewno. Dziękuję państwu, dziękuję panu, panie Marcinie. Zachęcam do oglądania naszych programów i na YouTubie, i na Ramblu, i na Bitshu, i na CDA, i na VK, a także na Odyseę. Dziękuję za wsparcie finansowe kanału. To są darowizny, które przeznaczamy na nasze cele statutowe, na edukację, na media, na wydawnictwa. No i zachęcam do zaglądania na naszej strony księgarni wysyłkowej. Strona nosi nazwę CEP, tak jak w skrócie Centrum Edukacyjne Polska. cep-sklep.pl. A tam wiele książek, zarówno naszego wydawnictwa, jak i innych wydawnictw. Z innych wydawnictw to polecam na przykład książki pana Cezarego Tarkowskiego. Wigilijna noc radosna, to jest książka jak najbardziej aktualna, gdzie właśnie w pierwszych zdaniach pisze na temat palestyńskiego Betlejem. Przeczytam jeden fragment pisany wierszem. Małe miasto w Palestynie w całym świecie teraz słynie, bo w Betlejem przed wiekami cud się zdarzył nad cudami. Wszystkich ludzi cud zachwyca, gdy brzemienna jest dziewica. To Józefa cieśli żona, jest tą łaską obdarzona, a na imię jej Maryja w łonie dziecię się rozwija. Za świętego ducha sprawą Boże się wypełnia prawo. No i tego życzymy również Palestynie, żeby Boże prawo tam się wypełniało, a nie tylko prawo nienawistne, syjonistyczne, terrorystyczne, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Polecam książki także inne, dotyczące na przykład sytuacji na Ukrainie. Dwa tomy Henryka Pająka, Na wschodzie bez zmian. To są książki dotyczące tej operacji wojskowej rosyjskiej na Ukrainie, która się toczy od ponad półtora roku. Książka Ukraina między wojną a pokojem, wydana w ramach Biblioteczki Myśli Polskiej. Polecam także książkę pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, Polska czy Polin? Sekrety relacji polsko-żydowskich. Myślę, że ważna pozycja mówiąca na ten temat, a także dr Mira Modelska-Kricz, Lichwa, likwidator życia, szczęścia i majątku. Książka, która też myślę, że zainteresuje wielu naszych widzów. Polecam płyty CD, płyta Iwana Komarenko, Stawką jest wolność, to jest zbiór utworów z czasu, kiedy występował na różnych wydarzeniach związanych z walką z segregacją sanitarną w okresie pandemii, a także płytę w zestawie z książką autorstwa Tomasza Greniucha, płyta i książka pod tytułem U boku Bartka, muzyczny hołd dla zgrupowania narodowych sił zbrojnych. Z książek wydanych przez Centrum Edukacyjne Polska, no to najbardziej tematycznie oczywiście z dzisiejszym tematem związana książka Hitler założycielem Izraela, Henneke Kardela, książka z przedmową pani dr Miry Modelskiej-Kricz, książka Pierre de Villemarais, źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, a także książki francuskiego tradycjonalisty stające w obronie, pokazujące wrogów naszej cywilizacji.
New Age, nowa religia, a także masoneria, czyżby papierowy tygrys. No i wreszcie seria Jedynie prawda jest ciekawa. Tam dwie książki o Piłsudskim i sanacji. Bardzo ważne konferencje historyczne Centrum Edukacyjnego Polska. Później książka o kresach wschodnich Rzeczpospolitej oraz trzy książki dotyczące kulis II wojny światowej. Wreszcie dwie ostatnie książki dotyczące wybitnych postaci w szeroko rozumianego polskiego obozu narodowego. Książka ostatnia Jędrzej Giertych, wierny kontynuator Dmowskiego i twórca, nie twórca, przepraszam, i ideolog katolickiego nacjonalizmu i poprzednia dotycząca Bolesława Piaseckiego, gdzie znajdą Państwo między innymi tekst z tej konferencji napisany do tej książki przez pana Marcina Hagmajera. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku.